Witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Od poprzedniego vlogu zmieniło się tyle, że w końcu wynajęliśmy mieszkanie na dłużej. Wynajęliśmy mieszkanie na rok. Oczywiście nasze obecne mieszkanie jeszcze z nami będzie przez najbliższy miesiąc, ale już pomału zaczynamy przygotowania do przeprowadzki. A przygotowania głównie będą polegać na tym, że musimy kupić wszystko do mieszkania, ponieważ jest ono nieumeblowane, my nie mamy żadnych przyrządów, nie mamy nic. Także teraz idziemy na zakupy. Czy ktoś może nam powiedzieć, dlaczego biały kosztuje 7 dolarów? Mamy tutaj 12 kawałków, znaczy tych rzeczy, a na przykład inne już 29. Ciekawe. My chyba postawimy albo na ten, bo mi się ostatnio bardzo podoba kolor taki eukaliptusowy. Ale jeszcze nie wiem, na pewno nie te, te mi się nie podobają. Te są też ładne. No nie wiem. Wybraliśmy już talerze, teraz trzeba wybrać szklanki, co jest dla nas ciężkim wyborem. Jak widać, tutaj są nasze ulubione szklanki, ale zaraz zobaczymy w sumie, co będziemy. Yes. Zakupy się powiększają, mamy już do pieczenia na pizzę, mamy talerze wybrane, idziemy dalej. Tutaj jest największy taki sklep, jaki, znaczy nie największy sklep, w jakim byliśmy, ale taki Kmart właśnie największy, jaki widzieliśmy, więc mamy nadzieję, że dużo rzeczy tutaj dostaniemy. A tutaj w ogóle patrzcie, takie miksy SodaStream i tutaj jest właśnie, gdzie jest ta butelka do robienia tego? To jest ta butelka do robienia? Do robienia, to jest gaz. Aha, no tak, gaz. A gdzie są butelki do robienia? Tutaj, tak? W tym się robi. No ale są różne smaki i można jakby samemu w domu robić sobie napoje o takim smaku. Ciekawe. Już nam się skończyło miejsce, więc Patryk poszedł po kolejny wózek, ale tutaj mamy ręczniki. Też takie, kurczę, tutaj nie widać, ale właśnie też w kolorze sage czy takim eukaliptusowym. Co to jest sage w ogóle? Dobre pytanie, nie wiem. Znaczy, kurczę, szałwia, o, w kolorze szałwi takim. To na kamerze nie widać, ale to jest taki zielony, przyciemniony, nie wiem, taki jakiś. Teraz narobiłam oczywiście, bo powkładałam źle rzeczy, a Patryk zawsze musi grać tutaj w domino, nie w domino, jak ta gra się nazywa? Tetris. O, Tetrisa musi tutaj zawsze grać i układać wszystko idealnie. Ja znalazłam nożyczki pod kolor. Ładne, bierzemy. I ogólnie musimy się tam cofnąć. Tak? Tak. I proszę bardzo, nasze zakupy za taką pełną siatkę rzeczy. Tutaj te rzeczy wszystkie wyszło nam 168 dolarów i 5 centów. Także teraz już byliśmy na zakupach w Kmarcie, jak mogliście widzieć. I jedziemy do Ikei. To jest nasz kolejny przystanek. W Ikei mamy zamiar głównie popatrzeć na rzeczy, szczerze mówiąc, bo jeszcze nie wiemy, czy tak naprawdę będziemy coś stamtąd kupować. Tak jak mówiłam, jeszcze mamy dużo czasu. Więc wszystko na spokojnie, sobie popatrzymy co, gdzie, jak. I zobaczymy. I pewnie zjemy klopsiki. Też właśnie podsumowując, w tym Kmarcie wydaliśmy 170 dolarów, czyli to jest jakieś około 80 funtów, czyli to jest około 450 zł? Tak, to jest około 450 zł. Patryk, matematyk związkowy, potwierdza. Chociaż ostatnio coś mu nie szło. I zobaczymy, ile jeszcze wydamy w tej Ikei. Ogólnie oczywiście urządzać wszystko ostatecznie będziemy dopiero za miesiąc, jak już będziemy mieli to mieszkanie, w sensie będziemy mieli do niego dostęp. Ale, o, a Patryk znowu źle pojechał. Tam już, pamiętasz, kiedyś też pojechaliśmy, tam można zawrócić. Ale mamy już mniej więcej wizję kolorów, więc wszystko będzie w kolorach eukaliptusu, szarego, szafki ogólnie, wszystko w kuchni jest taka ciemna, więc to będzie tak pasowało. Ale ogólnie całe mieszkanie jest bardzo jasne, więc fajnie. No i potem też pokażemy. Miał, teraz mi się kończy, to właśnie na firmowy, z firmy, co nie? Przyjechaliśmy do Ikei, teraz rozpoczęła się niekończąca wędrówka wokół mebli. O, właśnie no, taki kolor mi się podoba, jak tu jest ta ściana i ta poduszka, taki eukaliptusowy. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda w pomieszczeniu, w połączeniu właśnie z takim szarawo jakimś tam. Ogólnie nawet nie jest dużo ludzi w tej Ikei, więc jestem w szoku. Tutaj oglądamy sobie kanapy,
my nie będziemy kupować takiej kanapy super drogiej, bo właśnie u nas największym problemem jest nasza wiza. Że my po prostu nie wiemy, ile zostaniemy jeszcze w Australii i nie wiemy tak naprawdę, na ile nam się te rzeczy przydadzą, więc na razie nie będziemy szaleć. Tutaj jak ładnie zaaranżowali, że akurat jest stół pięknie wystawiony przy drzewach. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj taki podwórkowy jakby. Bardzo ładnie. I tutaj wielka kuchnia. Ta-dam! Tak jak mówiłam, przyszliśmy na klopsy. Tutaj normalnie mamy po prostu zwykłe klopsy, które są w każdej Ikei. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o jedzenie, jedyne co się tak różniło tutaj, to było to, że mieli meatballsy, właśnie te kulki z kurczaka, których przynajmniej w Anglii nie widzieliśmy. Dodatkowo coś jeszcze mieli innego? Aha, jakiś wrap z hot doga był, ale to nie próbowaliśmy. Wrap z hot dogiem wegetariańskim. A, wrap z hot dogiem wegetariańskim był. Poza tym wszystko wyglądało tak samo. A i więcej ryb. Nasza ekspedycja po Ikei wciąż trwa. Mamy poduszki. Takie specjalne kupujemy z żelem, który robi, że jest taka poduszka zimniejsza. Mamy śmietnik. W śmietniku mamy jakieś tam, o tutaj widać na przykład dzbanek na wodę i takie te. Tam mamy kołdrę i jakieś tam inne duperelki. I tak właśnie nasza podróż dobiega prawie końca. Jakie słodkie ramki. Tu mamy koale, kangurka i inne zwierzaczki. Może znajdziemy sobie jakieś ramki. I tak właśnie wygląda nasz bagażnik. Wszystko, co kupiliśmy, jest tutaj. Łącznie zapłaciliśmy 380 dolarów, czyli ile złotych? O Boż. No, ile to na funty? Około niecałe 1000 zł. 1000 zł. I można powiedzieć, że kupiliśmy już prawie wszystko, co potrzebujemy. Tak na początek, że tak powiem, właśnie do domu. I można powiedzieć, że tyle tak naprawdę kosztuje urządzenie mieszkania tutaj, ale urządzenie, jeżeli chodzi o bez mebli, bo mebli no nie kupowaliśmy żadnych. Meble kupimy w dzień przeprowadzki czy coś takiego, bo po prostu nie wiemy, jakie rozmiary, ani nic tak naprawdę nie wiemy, więc jeszcze później. No i też jak mówiłam, nie będziemy wydawać na meble nie wiadomo ile, nie będziemy kupować też nowych mebli, postaramy się kupować używane meble. Głównie dlatego, że właśnie nie wiemy, ile w tej Australii pobędziemy, także po co tracić na to pieniądze. Ale tutaj, jak widzieliście, kupowaliśmy takie rzeczy, które nam się podobają, które chcemy, żeby jakoś faktycznie tę przestrzeń nam zagospodarowały. I tyle to nas wyniosło. Jeżeli chodzi o pogodę, jak widać, w Australii wciąż słonecznie. Obecnie mamy 24 stopnie i za 3 tygodnie zaczyna się zima. Teraz przyjechaliśmy jeszcze zatankować i ciekawostka, w Australii tańsze niż w Polsce jest paliwo. Teraz my tankujemy za 1,81. Boże, czemu ja przed filmikiem nie sprawdziłam po prostu, ile to jest? Już sprawdziłam. Teraz tankujemy za 1,81, co się równa 5 zł 8 groszy. Także w Polsce teraz, z tego co słyszałam, paliwo kosztuje około 7-8 zł. Nigdy też nie tankowaliśmy jakoś zbytnio w Polsce, może tam z dwa razy jak byliśmy, co wynajmowaliśmy auto, ale paliwo jest zdecydowanie tańsze. Poprawka, Patryk właśnie wrócił i powiedział, że tam przez to, że mamy kartę w tym sklepie, gdzie robimy zakupy spożywcze, udało mu się jeszcze zbić cenę do 1,77, co się na polskie równa, tak już sprawdziłam przed, zanim zaczęłam nagrywać, na polskie równa się 4,97, więc wow. Teraz proszę bardzo, przyjechaliśmy patrzeć na elektronikę. Tej też jeszcze nie będziemy kupować, jeszcze mamy czas, ale przyjechaliśmy po prostu popatrzeć co i jak. Jesteśmy w takim sklepie jak w Polsce jest Makro, jak widać taki po prostu ogromny magazyn, w którym jest... Ogólnie ceny tutaj rzeczy są naprawdę bardzo dobre w tym magazynie. Co już znalazłeś? Telewizor. No i w tym magazynie mamy wszystko. Po majtki Calvina Kleina, ciuchy, telewizory. Tutaj są sprzęty kuchenne. I naprawdę można rzeczy w fajnych cenach dostać. Pizza, bo
A teraz witamy Was z nad wodospadu. Dzisiaj jest niedziela, dzisiaj robimy małą przechadzkę dwugodzinną, także zobaczymy jak nam pójdzie i pokazujemy ładne widoki. Już kończymy naszą przechadzkę. Tu jest sam czas chodzenia, czyli teraz 72 minuty. Zostało jeszcze jakieś 400 metrów. Tutaj proszę bardzo, takie widoczki. I tak mniej więcej wyglądała trasa, tylko bez obręczy, po lesie cały czas. I teraz z powrotem było dużo, dużo schodów. Troszeczkę zmęczeni, ale dajemy radę. Już końcówka, więc idziemy. A zwierzęta, jakie można spotkać tutaj na tym, to na przykład, jak to, indyki. Jeżeli są w ogóle indyki. No, jeżeli są, sami nie jesteśmy pewni. Tak je nazwaliśmy po prostu i tak idą, ale brzydkie. Owłosione główki takie. I sobie żyją. Po tobie chodzą wszędzie. Wróciliśmy do auta i mamy wielki problem z mrówkami. Cokolwiek nie zostawimy w aucie, po prostu obchodzą je wszędzie. O, Patryk teraz... Właśnie, zjadłem parę. Zjadł parę mrówek, także jak kto woli. Ja jeść nie będę, ale trzeba je jakoś się ich pozbyć, stąd cokolwiek nie zostawimy, pełno ich tu przychodzi.